poproszone o opuszczenie domu. Tego mi nie powiedziałeś. No ale to jakie to ma znaczenie? Dzieci chciały, żebym opuścił ten dom. Ja powiedziałem, że ja nie mam na paliwo. Dały mi pieniądze i powiedziałem, dobra, to ja opuszczę ten dom. Spakowałem się i opuściłem ten dom. No, no ma znaczenie, dlatego że coś musiało się takiego zadziać, że oni by w życiu tego nie zrobili. No to się stało. Stało się to, że ona mi dała na mój wniosek 5 godzin wolnego. Bo ja powiedziałem, chcę, normalnie to jest jeden dzień wolnego lub dwa popołudnia. Ona powiedziała, to w takim razie jutro weźmiesz zaraz, jak dziadka zrobisz, czyli była kąpiel, wykąpałem dziadka i po kąpieli mówi, masz 5 godzin wolnego. No to ja mówię, dobra, to mam według 5 godzin prawa, wolnego. Według prawa no. Mamy codziennie 2 godziny wolnego. Tak, ale ja nie tak miałem jest. Ani, przez 2 tygodnie miałem ani jednego dnia przez 2 godziny wolnego. Nawet kiedyś, jak poprosiłem o 2 godziny wolnego i powiedziałem, że jadę w takim razie na rower, to ona powiedziała, że ona pojedzie na zakupy i jak z roweru wróciła, a chciałem tylko na pocztę pojechać, wysłać list do kolegi w Berlinie, to zostało mi 15 minut. Tak postąpiła, ale to nie? Jest niemożliwe, Artur, bo każdy z nas ma tutaj 2 godziny. Tak, ale ja im o tym mówiłem. Ale ja o tym im mówiłem. Od początku. Tylko, że oni mówią, że... Ja mówię tak, ja nie mam umowy, bo w jednej agenturze jest 3 godziny, a w drugiej jest 2. I ona mi mówi, że tutaj jest 2 godziny cały czas. A znowu Kaśka z Gdańska powiedziała, nie, pan ma codziennie 3 godziny, bo takie są przepisy, że są 3 godziny tak naprawdę i w innych agenturach zawsze miałem 3 godziny. Mi nawet nie chodzi o to, czy to są 2 godziny, czy 3, niech będzie 1,5 godziny, ale żebym miał chociaż codziennie, nie? Rozumiesz? A ja tego nie miałem. Pracuję i ja codziennie mam 2 godziny wolnego. W jakim czasie? No po obiedzie, to zależy, o której tam zdążę się wyrobić. Po obiedzie zawsze mam 2 godziny wolnego. Tak, 2 godziny wolnego od 1 do 3 to nie są godziny wolne, bo to jest mi tak pauzę, czyli ty tak samo masz prawo być zmęczona, położyć się na przespanie, bo ty też jesteś człowiekiem tak jak oni. Dwie to godziny... jest nasza pauza. To jest nasza pauza. Tak, to jest nasza pauza w pracy, ale nie czas wolny. Ty mylisz pojęcia. To jest normalnie regulowane przepisami niemieckimi. Czas wolny nie jest pauzą w pracy. Ja nawet nie chcę się o to kłócić, bo ja nawet tego czasu nie potrzebowałem, bo ta praca nie sprawiała mi jakichś trudności. Rozumiesz? Tylko ja czekałem, ja jej mówiłem po 1,5 tygodnia, że ja nie mam umowy. Dzwoniłem do firmy, umowa jest wysłana, ale podobno na granicy jest blokowana, że to tak długo trwa. I moja umowa nie dotarła. Także mam do ciebie pytanie, czy widziałaś może u nich jakąś kopertę, że oni mówili, że umowa dotarła? Bo ja im mówiłem, że jak ja wyjadę od państwa, być może ta umowa dotrze do państwa. Ja bym po prostu chciał ją podpisać i odesłać. Nie, nie. Moja umowa dosyć szybko przyszła. Jak ja tutaj przyjechałam, to po 4 dniach miałam. No to dobra. No to w takim razie ja w Veritasie, nie mając tej umowy z panią Raszkę, pracuję na czarno i dlatego nie chcą mi wypłacić pieniążków. To jest umowa na czarno. Nie? Jeżeli oni mówią, że umowa wyszła, a umowa nie wyszła, to jest jasna sprawa, że ja pracuję na czarno. No tak. Bo mówisz, że oni... Ja nigdy nie miałam problemu. 2 lata naprawdę... Jest... Uwierz mi, ja pracuję 9,5 roku w Niemczech, z żadną agenturą nie miałem problemu i z żadną rodziną nie miałem problemu, żeby wypłacili mi pieniądze. Ta rodzina, ja też nie mówię, że ona robi problem. Ja jestem stuprocentowo przekonany, że oni mają pieniądze, bo są bogatymi ludźmi. Wysłali do Veritasu określoną stawkę, bo oni tam biorą w granicach, za 2 osoby to biorą w granicach 3000 euro. Ja tam miałem stawkę, tak jak ona mi powiedziała telefonicznie, za te 2 osoby 1540. Napisałem do niej, bo ona mówi, to jest naprawdę jeden dziadek do opieki. A ja mówię, że proszę panią, to są 2 osoby, bo ja im podaję do stołu, nakrywam, zmywam, gotuję im obiad i tak dalej, i tak dalej. To są normalnie 2 osoby. Poza tym w umowie jest zapewnienie internetu. Ten internet się zawiesza, nie ma sygnału. Ja też im to zgłosiłem, że po prostu, że trzeba nowy router wstawić albo po prostu kablem pociągnąć do mnie do pokoju, żeby miał sygnał internetowy, bo to dla mnie jest też ważne. Ona wydziela mi telefon, że jak chcę słuchawkę wieczorem zadzwonić do rodziny, to mogę, ale proszę natychmiast mi znieść, a wieczorem mi podkłada babyfon pod łóżko,
Czyli ja mam tak zwaną dyżur nocny też, a za dyżur nocny i dzienny się normalnie płaci, nie? Takie rzeczy zawsze regulujesz ze swoim koordynatorem. No tak, no to ja właśnie to zgłosiłem i pani Kasia napisała do tej firmy. Oni to przekazali dalej i być może stąd wyszło niezadowolenie. Bo ja po prostu chciałem, żeby to było, wiesz, ujęte, że to nie jest jedna osoba do opieki, że ja się tak samo opiekuję tą panią, która jest delikatnie lekko psychiczna, nie? Oni są inteligentni oczywiście, ale ona ciągnie tak na swoją sprawę, jak ja ukroiłem kromkę centymetr albo tam 7 mm, to ona mówi, że kroję za gruby chleb, muszę o 2 mm kroić mniejszy, nie? Mówi, że ona zrobi obiad, zrobiła pieczeń tak spieczoną, że spaloną i potem mi mówi, ale pokrój to bardzo cienko, żeby starczyło na 2 lub na 3 dni, nie? Ja mówię, dobra, ja tak pokroję, nie? Chciałem kroić nożem, skórka była tego pieczeni tak spękana i spieczona, że się nie dało po prostu tego cienko kroić, to ukroiłem takie małe kawałeczki z tej pieczeni, a skóra cała była spalona, nie? Tak ona zrobiła obiad. Potem mówię tak, przyjeżdżam do domu i mówię, no dobra, ale co do tej pieczeni, bo kartofle są nieobrane. Tutaj jest, mówię, kartofel salat w lodówce, cały chobok, nie? To czy kartofel salat? Ona mówi, ja nigdy do takiej pieczeni, do kesla nie robiłam kartofel salat i do kesla musi być tylko kapusta, ale proszę wziąć tą kapustę z puszki, tą tańszą, a nie tą droższą z takiej paczuszki, nie? Ja mówię, dobra, w porządku. I tak sobie myślę. To ona była, nic nie robiła, wrzuciła tylko to mięso, które praktycznie było gotowe, zaprawione, zapeklowane, do rondla, przykryła drugim rondlem, bo nie mogła znaleźć pokrywki, czyli nie wie, co jest w kuchni w ogóle i gdzie cokolwiek ma. Nic się nie orientuje. Kartofle są nieobrane i ona mi robi pretensje, że ona do kesla nigdy nie je kartofel salat, bo to nie wypada i z kesla się je tylko kapustę, nie? I mówi, weź tą tańszą, a nie jakąś droższą, bo ta droższa będzie najlepszy czas. No to przy takiej chytrości, no to wiesz, no to dobra, okej, ja to dam, ja sobie poradzę, ja sobie zjem kawałek, potem wezmę kawałek chleba czy coś i mi to starczy, nie? W każdym bądź razie to samo mi zgłaszała ta opiekunka, która była przede mną, że oni są tak wyliczeni, że po prostu to jest masakra. Ona tak samo im powiedziała, że ona potrzebuje normalnie zjeść, bo ona jest normalną osobą, ona jest nie chorą osobą, tylko ona normalnie żyje. I ta dziewczyna może to potwierdzić. Ona mieszka w Kołobrzegu, mam z nią kontakt, nie? No dobrze, a to dlaczego ja nie mam takich problemów? Ja mam wszystko, to co chcę. Ty jesteś opiekunką, która pracuje ponad 2 lata i robisz im widocznie tak, jak dokładnie chcą, a ja walczyłem po prostu to, żebym miał wolne, żebym miał jeden dzień wolny i to się im nie spodobało. Ale ja też mam wolne. Masz jeden dzień wolny cały? Nie, mam codziennie po te 2 godziny wolne, tyle ile mam w umowie, tyle ile piszę. No dobra, ja nawet nie mam tej umowy. To się zamyka sprawa, że ja nawet tej umowy nie mam, nie? No to jak ja im powiedziałem i oni mi po raz pierwszy po 1,5 tygodnia dali wolne. No dobrze, wolne, ale to jest twoja pierwsza rodzina z Veritasu? Nie, druga. No to wcześniej musiałeś dostać umowę. Nie dostałem umowy, bo ja wyjechałem po prostu. Oni mówili, że umowę mi doślą na sztele, a tej umowy nie dostałem. Poza tym, jak jest zmiana rodziny, to w umowie musi być napisane, że jest inny pacjent, nie? Inny klient. I pod danym adresem, że mam prawo przebywać, bo jeżeli miałbym kontrolę na przykład przez policję na chodniku, a w tym momencie to też tym bardziej to oni jest respekt przeciwko takim, powiedzmy, jakimś tam obywatelom, którzy sobie jeżdżą na rowerze, oni kontrolują. Załóżmy Polak i co pan tu robi? No pracuję jako opiekun, tak? Czyli muszę mieć po prostu dokument, że pracuję w tej rodzinie pod takim adresem, inaczej mnie zgarną i koniec, nie? Także umowa do pana Raszki nie doszła. Do tamtej rodziny podobno szła mailowo, ale ja widziałem to na mailu, ale ja miałem drukarkę swoją, oni nie chcieli wydrukować na swojej, powiedzieli, że nie. Do patrony im tak samo nie chodzą. Ja mówię, że moje patrony kartridże muszę po prostu zamówić nowe, bo ona wydrukuje jedną kartkę, ale nie wydrukuje tam, powiedzmy, nie wiem, 15 czy 20 kartek, nie? To jest to. No dobra, nieważne, po prostu summa summarum. Veritas ma jakieś zarzuty, nie chce mi wypłacić pieniędzy, do teraz nie mam tych pieniędzy, nie? Także ja im napisałem SMS-a, teraz dzwoniłem do Kaśki, Kaśka nie odbiera telefonu.
ciągu 3 dni nie mam pieniędzy na koncie, po prostu powiadamy niemiecki COL, że pracowałem w takiej i w takiej rodzinie na czarno, nie? Niech oni sobie przesłuchają, skoro rodzina Raszkę wypłaciła pieniądze, a ja nie dostaję, to gdzieś te pieniądze są. I to jest po prostu karygodne, nie? Ja po prostu teraz szukam pracy, mieszkam u znajomych po prostu na krzywy ryj, że tak powiem brutalnie, i sobie nie życzę tego, żeby firma okradała mnie z mojej przepracowanej godzin, nie? To jest skandal. Także wiesz. No ale przecież byłeś teraz u trzeciej rodziny. Ale u trzeciej rodziny byłem tylko 3 dni. I przyjechała opiekunka, która miała do nich dojechać. Jakaś Bożena. Bo Bożena nie dojeżdżała w ciągu 2 dni i odraszkę od razu przerzucili mnie do innej. Wysłali SMS tylko, gdzie mam, pod jaki adres podjechać. Tam już wszystko wiedzieli, byli zadowoleni, ale po 3 dniach spakowałem się tam, bo od rana miała być dziewczyna i o 20 wyjechałem. Dostałem 40 euro na paliwo i to wszystko, nie? Pojechałem do znajomych. Bo w Niemczech mam sporo rodzin, bo wiesz, jak ktoś pracuje 10 lat, no to nie ma problemu, nie? Jak dobrze żyje z ludźmi, z Niemcami czy z Polakami, to wiesz, tutaj się trochę prześpię, tam się trochę prześpię. Dzisiaj jadę na rozmowę do jednej firmy i najprawdopodobniej od jutra zacznę pracę na normalnym niemieckim etacie. Z kartą zdrowia i tak dalej, całkowicie legalnie, także tutaj Veritas, jak chce sobie ze mną pogrywać, a ja znam dobrze niemiecki, to zgłoszę to do COL-u, pojadę, pokażę swój dokument, pokażę SMS-y, w jakiej rodzinie pracowałem i zrobię nalot na tą rodzinę, nie? Obojętnie, czy to syn płaci te pieniądze, czy pan Raszkę, będą musieli to wyjaśnić, nie? Dla jakiej firmy oni pracują? Że Polakowi tutaj się należą pieniądze, a ja nie mam. Za mną stoi prawo niemieckie, nie? Nie mówiąc już o prawie polskim. No dobra. Kasia, ja wiem, że ty nic nie możesz i praktycznie Alina raczej. Kaśka chyba też nic nie może, bo ona mówi, że ona od tego nie jest. Ona tylko jest od tego, żeby mnie nagarnąć na daną sztelę i utrzymywać kontakt. A co więcej, to dostanę maila, nie? Nie dostałem żadnego maila, nie dostałem pieniędzy. Na tym się po prostu sprawa kończy, nie? Nie będę czekać dłużej, bo to już jest ponad miesiąc, gdzie praktycznie skończyłem ostatnią sztelę chyba 23 i od tamtego czasu praktycznie nie mam nic, nie? Żyję na kredyt. Od znajomych. No to chyba nie jest okej. Okay. Myślałem, że pieniądze wpłyną 3-4 maja, nie ma ich do teraz, a mamy który? 11 maja, nie? Zaraz będzie połowa miesiąca, no to co, firma mnie okrada, czy chce zarabiać na moich pieniądzach na procentach? Bo oni na pewno mają pieniądze, ja w to wierzę, bardzo mocno, bo sama dobrze o tym wiesz, że Raszka nigdy nie robi problemu, bo to są ludzie z kulturą, to są lekarze, oni rozumieją, że my tu naprawdę pracujemy za grosze dla nich, 1,5 euro za godzinę, oni o tym wiedzą, tylko tyle mówi, że tak te prawo niemieckie funkcjonuje, no to skoro tak prawo niemieckie funkcjonuje, no to ja chcę od pani z Veritasu pieniążki na konto. Chyba to nie jest problem zrobić przelew, nie? Tylko, że my nie podlegamy prawu niemieckiemu, tylko my jesteśmy zatrudnieni przez polską firmę. A to obojętnie, ale polska firma pracuje z Flegehelden i z innymi agencjami, które tą rodzinę dają. Jeżeli ta rodzina ale płaci... Ale my jesteśmy zatrudnieni przez polską firmę, nie niemiecką. My jesteśmy przekazani, a rodzina z kim ma podpisaną... Dobra. To powiedz mi tak, skoro pan Reszkę nas zatrudnił, to podpisał umowę o nasze zatrudnienie z firmą polską Veritas? No nie. Podpisał z agenturą niemiecką. Także podlegamy pod prawo i polskie, i niemieckie, skoro jesteśmy tutaj. I mamy w adresie pana Reszkę, to podlegamy tak samo pod prawo niemieckie i podlegamy pod prawo celne. I mój prawnik z Schöppingen wystosuje do nich pierw pismo, że ta firma nie zapłaciła, oni będą monitorować. Ewentualnie powiadomi COL przy okazji, nie? Bo to są dwa niezależne organy finansowe, które działają osobno. A COL się nie patyczkuje, nie? Wchodzi po prostu do domu, robi przeszukanie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Być może dzisiaj dostanę pieniądze, ale wiesz, ja im dałem termin 3 dni. No i tyle. Kasia, słuchaj, teraz druga taka sprawa. Ja mam tam sprawę koło Hamburga, w tej miejscowości, gdzie ty jesteś, w granicach 4 km jest samochód, którym jestem zainteresowany, żeby go kupić, bo jest cena bardzo niska. Jakbym tam był ewentualnie, to powiem ci szczerze, ja jeden klucz znalazłem u siebie w spodniach, a to jest najprawdopodobniej klucz
od łazienki albo od twoich drzwi. Czy ja mogę ewentualnie zastukać do pana Raszkę, ewentualnie żebyś ich uprzedziła, że ja ten klucz po prostu chcę im oddać, nie? Bo będę tak blisko tam od ciebie, pracuje mój kolega tam, wiesz, co sprzedaje te warzywa. On mówi, żeby do niego wstąpić, bo on tam jeździ na ryby z kolegą. Wiesz, ja przyjadę najprawdopodobniej na 2 albo 3 dni do niego, to wiesz, pojedziemy sobie na ryby, mam wędki. Oni tam mają jakieś fajne jezioro. Czy mogę ewentualnie ten klucz do nich... Bo oni mówią, że oni do mnie nic nie mają. Ja się normalnie z nimi bardzo fajnie pożegnałem. Doktor powiedział, Artur, życzę ci wszystkiego dobrego. Jesteś bardzo inteligentny, ona tak samo. Dzieci tylko po prostu pracowały i one jak gdyby czekały, żebym ja te wszystkie bagaże poznosił, a ja mówię, popakowałem wszystko, bo miałem trochę tego i chciałbym na koniec wziąć prysznic. I ja się spytałem pani Raszkę, czy mogę, ona mówi, tak, tak, proszę bardzo, się wykąp, ale zaraz te ręczniki wszystkie zgarnij, żeby były do prania. Oczywiście, mówię, ja rzucę wszystko na kupę i będzie to do prania, nie? Wszystkie ręczniki, tym bardziej, że rano jego też kąpałem, nie? Przed wyjazdem, także... Czy ewentualnie możesz ich uprzedzić, że ja oficjalnie chciałem ten klucz oddać, żeby wiesz, żeby nie wychodzić na złodzieja, bo taki klucz pewnie do robienia kosztuje z 15-20 euro, no to wiesz. Ja jestem, powiedz tak, ja jestem bardzo zadowolony z pobytu u nich. Naprawdę byli fantastyczną rodziną. Ona była super, bo ona mnie uczyła gramatyki niemieckiej, poprawiała mnie, bo słów mam bardzo dużo w głowie, tylko gramatyka u mnie szwankuje. I ona mi to naprowadzała mnie, jak powinienem poprzestawiać te wyrazy do przodu, do tyłu. On się czasami z tego śmiał. Lubił ze mną rozmawiać na praktycznie na wszystkie tematy. Jak on mówi, że Angela Merkel zrobiła Niemcy bardzo twarde, to ja mówię, że Angela Merkel według mnie nie działa dla całej Europy, tylko działa tylko dla swojego narodu, czyli jest nacjonalistką. I on się obraził, ja mu wytłumaczyłem dlaczego. I oni w związku z tym, że ja na tematy polityczne potrafiłem z nimi rozmawiać, no różne takie socjologiczne i tak dalej, to oni powiedzieli na koniec, że ja jestem bardzo inteligentnym człowiekiem i w tej inteligencji po prostu pozwolili mi na, jak gdyby na więcej, jakby normalnie się chcieli ze mną pożegnać, nie? W każdym bądź razie powiedz, że ja im dziękuję za ten pobyt, bo to był dla mnie bardzo fajny czas. Nawet ja im mówiłem, że ja mógłbym nawet dla nich pracować na swojej gewerbie niemieckiej, bo ja mam gewerbę niemiecką też zarejestrowaną, także... Nawet i chociażby z tego powodu podlegam pod prawo niemieckie, bo mam normalnie zgodę na wykonywanie tej pracy w Niemczech. I w Niemczech tak samo odprowadzam podatki, jeżeli komuś wypiszę rachunek. No po prostu chciałbym przy okazji wstąpić do nich, nie wiem, wypić szklankę wody na tarasie, żeby tam nie wchodzić do domu, bo wiesz, każdy tych bakterii się jeszcze boi. Chociaż to już w Niemczech ruszyło, w Polsce jeszcze się boją bardzo. Wczoraj oglądałem w Warszawie, co się dzieje, to po prostu... To jest strach, nie? Bo niedługo chyba wojsko wyjdzie na ulicę. Na razie policja pacyfikuje przedsiębiorców. To już jest bardzo źle. Duda nie ma szans na wybory w ogóle, nie? To jest reżim. On na pewno nie będzie prezydentem Polski w tym roku czy w przyszłym. Bo go ludzie zdejmą z tego stanowiska. Kto wie, czy do jakiejś wojny domowej w Polsce nie dojdzie, bo ja tak mam takie jakieś głupie przeczucia. Już miałem w grudniu w tamtym roku, że będzie bardzo ostro. Spytaj się ich przy okazji, że... Po prostu im normalnie powiedz, że Artur jest zadowolony, że ich pozdrawia, że nie wiem, że czy napisał ci SMS-a, że chce ten kluczyk oddać, czy może ewentualnie na krótko wstąpić, na jakieś 15 minut po prostu uśmiechnąć się, nie? Ja wiem po prostu, że oni mnie lubieli, bo jak przyjechały dzieci od tego syna na święta, to ja ich tam nauczyłem, wiesz, rzucać błyskiem, wędką, tam pies za mną latał, nie, i oni się śmieli z tego wszystkiego i mówi, że nawet lekarz mi na koniec dziękował, że to był bardzo wspaniały dzień, co ja dla nich zrobiłem, dla dzieci i dla całej rodziny, nie? Także ja tam nie narzekam na pobyt u państwa Raszkę i jeżeli tam było coś nie tak, to tylko dlatego, że ona wchodziła na taras, gdzie ja leżałem w swoich majtkach, telefonowałem, a ona zaczęła mi czyścić fugę, wiesz, pod stołem. Ja mówię, co pani robi? Ja później to sam wyczyszczę, bo tam był jakiś mech w tych płytkach u góry, nie? Na tarasie. Ja mówię, ja to sam potem porobię, nie? Nie, nie, ty masz wolne, ty musisz siedzieć. I ona pomiędzy nogami mi czyściła płytki, nie? Ja w końcu wziąłem, wstałem i wyszedłem. I ta Wietnamka tak samo. Także w ogóle masakra. No dobra. Wiesz, to głupio wyglądało, bo ja prowadzę wideokonferencję, ona wchodzi mi czyści pomiędzy nogami, Niemka mi czyści płytki, nie? I Wietnamka przy okazji tancują koło mnie, nie? A ja w majtkach, w zwykłych, normalnie bawełnianych majtkach, nie? Nawet nie plażowych. Tak fajnie słońce paliło wtedy. Także wiesz, jak będę miał jechać, nie wiem, to będzie być może piątek,
bo tutaj muszę wziąć lawetę swoją, to dałbym ci jeszcze znać. Możesz im ewentualnie powiedzieć, że to będzie albo piątek, albo sobota, nie? Taki luźniejszy dzień. Wochenende po prostu już. Okej? Okay? Dobra. No. To Kaśka, to w razie czego to ci napiszę SMS-a, czy też krótko zadzwonię w czwartek, czy w środę. Jak będę wiedział, kiedy mam tą lawetę i też tutaj muszę taki jeden dzień sobie wziąć wolnego, bo być może już będę od jutra na normalnym niemieckim etacie, to dam ci znać, okej? Okay? Dobra. No to fajnie. Alinka, trzymaj się, trzymam za ciebie kciuki. I wszystkiego dobrego na nowy początek tygodnia. No to hej, pa, pa. No pa. Pa.